Siemacie, dzisiaj zaprezentuję Wam soundtrack do gry The Medium. Jest to gra polskiego studia Bloober Team, natomiast soundtrack to kolaboracja polsko-japońska Akira Yamaoka i Arkadiusz Rejkowski. Akira Yamaoka to znane nazwisko w świecie muzyki do gier komputerowych, dlatego że skomponował on między innymi muzykę do Silent Hill. Stąd bardzo mocna inspiracja w tym soundtracku muzyką z trzech części Silent Hilla. Zresztą, jeśli sobie puścicie soundtrack do gry The Medium, to będziecie odnosić takie wrażenie, kurczę, gdzieś to już słyszałem. No i faktycznie, słyszeliśmy już te dźwięki, te utwory w Silent Hill. Co nie znaczy, że jest to jakaś kopia. Bardziej jest to inspiracja mroczną muzyką z lat 90. Soundtrack ten został wydany na dwóch płytach gramofonowych w różnych wariantach. Mam akurat wariant czarny. Tutaj widzimy płytkę ze stroną C. Tutaj mamy stronę D. Chwali się to, że dostajemy opakowanie z folią antystatyczną, rzadko już spotykane, i druga płytka, również czarna. Oczywiście istnieją jeszcze warianty kolorowe. Ja posiadam wariant czarny. To jest strona A i strona B. Słuchając tego, dosłownie nie da się uciec wrażeniu, jeśli tym bardziej zna się twórczość japońskiego muzyka, nie da się uciec wrażeniu, że właśnie gdzieś to już słyszeliśmy. I ta inspiracja i ta kolaboracja moim zdaniem bardzo dobrze robi temu soundtrackowi, bo jednak ta gra jest mroczna i soundtrack musi odpowiadać klimatowi tej produkcji. Tutaj udało się to zrobić doskonale. Zresztą Bloober Team teraz będzie robił remake Silent Hill 2. Zobaczymy, jak im pójdzie. Kiedy to nagrywam, jeszcze nic o tej grze nie wiadomo. Tak wygląda Gatefold. Spróbuję tutaj złapać to. Tak wygląda Gatefold. Bardzo ładny. I z drugiej strony również mamy tytuły utworów i stronę tytułową. Kupując ten soundtrack, nie wiedziałem tak do końca, czego się spodziewać, jak ta współpraca wyjdzie. Okazało się, że wyszło to po prostu wybornie. Owszem, mamy takie oniryczne kawałki, gdzie słyszymy tylko ambient. Nie jestem może entuzjastą aż takiej muzyki, gdzie mamy tylko jakieś odgłosy, stuki, puki, jęki. Natomiast wiem, że dużo ludzi lubi coś takiego słuchać i to jest właśnie muzyka dla nich. Oprócz tego mamy kawałki melancholijne, mamy też kawałki troszkę trip-hopowe i ten soundtrack dowodzi, jak również ta gra, że nie tylko Wiedźminem człowiek żyje i na rynku gier wideo jeszcze Bloober Team będzie miał nam dużo do zaoferowania. Ja ten soundtrack mogę polecić tylko i wyłącznie osobom, które lubią soundtrack z Silent Hilla 1, 2 lub też 3. Inne osoby ta muzyka po prostu zmęczy. To tyle ode mnie. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.